Hej, witam was serdecznie, to jest BadIron i zapraszam was na, nie mam zielonego pojęcia, mam już około 12 godzin na liczniku tam swoim, bo on jest przy save'ie. No nie wiem, czy to faktycznie już to będzie jakaś ostatnia bitwa, nie mam zielonego pojęcia, który ja mam w ogóle poziom, 30. Tak, witam was serdecznie w Dragon Age'u, początek przebudzenie w tym większym dodatku. To wychodzi było na to, że co, 16 odcinków mi to... jakoś tak 16 będzie. Komendantko, zgromadziło się wielu szlachciców. Pomioty wystawiły do walki całe armie, a wielmożny no właśnie, bo tu jak coś... zamierzasz ich obronić. Mam ich zebrać? Czy potrzebujesz jeszcze nieco czasu dobrze, na opracowanie strategii? Zebrać ludzi, ruszamy na wojnę, no... nie wiem, natychmiast tak to wygląda. Zobaczymy. Bardzo ciekawa. Dość już czekaliśmy. Jeśli ktoś się spóźnia, trudno. Lordzie Edelbreck, tej radzie przewodniczy komendantka, nie ty. Obawiam się o los wiosek na równinach. Grasuje tu armia. Armia pomiotów. A żołnierze wracają do czuwania. Wróg wyszedł z ukrycia. Musimy odnaleźć go i uderzyć. Weź się garść na wojnie. Ludzie giną. Nie możemy poddawać się rozpaczy. No raczej. To nie... Komendantko! A. Komendantko! Już przyszli. Armia Mrocznych Pomiotów zbliża się do Amarantu. Stwórco, dopomóż nam. Atakują miasto? Niektórzy z żołnierzy twierdzy wciąż tam są. Miasto nie podda się bez walki. Nasze pełne siły nie zdążą... No to jademy, co? Czas. Ale mniejszemu oddziałowi może się udać. Ale to samobójstwo. Musimy spróbować. No, raczej tak. Zbieram więc obrońców miasta. Mowa o mnie, prawda? Tu nigdy nie jest nudno. Widal, ale kto będzie bronić twierdzy? No właśnie. Walka z hordą mrocznych pomiotów i niemal pewna śmierć? Ani się wasz mnie tu zostawić, komendantko. Kogo weźmiesz ze sobą, komendantko? Oh, shizę. Nie odmówię Sigrun, pójdzie ze mną. Mojego druha Ogrena, Justinianie, pójdzie ze mną. Maga Andersa, Natalin ma szansę, by odkupić winy swojego rodu. Velana ma szansę pomóc pomścić swój lud. No kurde, a tak faktycznie muszę tylko jedną osobę wybrać, czy mogę parę osób wybrać? Bo jak jedną, to tak licho, że ja bym Andersa wiedział, ale... Andersa w ogóle nie ma w kadrze, gdzieś siedzi na bokach. Dobra, wezmę... mam nadzieję, że nie tylko jedną... osobę się bierze. I tak już jestem martwa. Nie mam nic do stracenia. Osiu. Kogo jeszcze weźmiesz ze sobą? Aha, dobra. No to Andersa. A ja już myślałem, że osiądę na stare lata w wiosce z tłustą żoną i kilkoma ponętnymi kochankami. No ty kurde. Ech, będzie to musiało poczekać. Kogo no. jeszcze weźmiesz ze sobą? Ja jeszcze jedną. Nataniela. Z początku, gdy przyjęłaś mnie do zakonu, myślałem, że zupełnie postradałaś zmysły. Ale odkupienie można oddać za to życie bez wahania. No spoko. A zatem postanowione. A reszta nie chce. By nikt nie no. zagroził zapasom piwa. Został dla mnie parę pomiocich życi do skopania, dobra? Spoko. Jeśli kiedykolwiek w ciebie wątpiłem, teraz nie jestem w stanie. Walcz szlachetnie. Jeśli masz umrzeć... umrzyj no dzięki. Niechaj wiatr zawsze wieje ci w plecy, komendantko. Reszta z nas zostanie tutaj. Niech stwórca macie w swojej opiece, komendantko. Powiedzmy, że prawie cały stary skład bierzemy, no bo Ogrena żeśmy mieli na początku i Andersa i właśnie Nataniela. No nie no, jak tak chce się pchać dam, to spoko. Niech idzie. Anders, co tam? Już uspokoiłeś się trochę? No to co? To będzie jakiś taki ostatni ten odcinek w końcu? Bo nie mam pojęcia. Mniej więcej przy głównej serii wiedziałam, że tu będzie koniec i tu będzie koniec, a tu? No będę widzieć. Wy na pewno już wiecie, gdzie się co kończy. A ja dalej nie mam dalszych z tego... części setowego, tego czarnego. Dlaczego? O, jakie brzydkie są to potwory, bo ośród drogi.
No dobra, jademy, ludki. Chodźcie tu. Igor się zgadza i Nataniel, no, zadowoleni. No dobra. Weźcie się. Boże, to jest brzydkie to. No chodź tu, chór loków. Oj. Dobra, psia. Błagam, szara strażniczko. Uratuj moją rodzinę. Jest w mieście. Uspokójcie się, proszę. Muszę pomówić z komendantką. Spoko, uratujemy, jak tam kogoś znajdę. Cieszę się, że tu jesteś, ale obawiam się, że w tej chwili niewiele możemy zrobić. Bo? Co się stało? Czy to nie ty dowodziłeś obroną Amarantu? Niemożliwe, żeby to już był koniec. Kilka dni temu, w środku nocy, spod ziemi pod miastem wyłoniła się horda obrzydliwych stworzeń. Niszczyły wszystko, czego się dotknęły. Roznosiły zarazę. O świcie zaatakowały nas pozostałe pomioty. Komendantko, przybyłaś za późno. Amarant przepadł. Oh shit. No, miasto wciąż stoi. Nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Weźcie się w garść, chłopie. Tam wciąż są ludzie. Nowe bestie nazywają się dziećmi. Nie nazwy ich tak. Budynki stoją, owszem, ale od kiedy pojawiły się te stwory, nie pozostało raczej wielu żywych mieszkańców. Zaraza, którą roznoszą, jest mordercza. Przed upływem pierwszego dnia straciliśmy co najmniej ćwierć miasta. Konstablu! Zbliża się jakiś pomiot! Sam! Pogadać przyszedł. Gotuj broń! Przed pogadać. Nie zabijać. Ja rozmawiać. Architekt mieć wiadomość do szara strażniczka. O Boże drogi. Spocznij, konstablu. Jaką wiadomość? Gadaj, zanim cię zarżnę po kraku. Armia matki ma szerować do twierdza czuwania. Ona teraz atakować. Architekt mnie wysłać, żeby ostrzec. Wy musieć obronić twierdza, a potem wykończyć matka w jej legowisko. I komu ja mam teraz ten ufać, bo tu mamy, trzeba by było wyczyścić te stwory, pomioty i te brzydactwo z miasta, a ten przyszedł i mówi, żeby iść właśnie z powrotem do twierdzy, bo tam szykuje się oblężenie. Twierdza czuwania jest oblężona. Dlaczego przysłano cię do nas? Mam ci zaufać? Kpisz? No właśnie. To prawda, prawda. Jeśli wy teraz nie iść, matka wygrać, wszystko zniszczyć. Jeśli moja kłamać, wy zabić moja. Moja jeśli co? Jeśli wyruszymy natychmiast, może zdążymy no z odsieczą dla twierdzy. A co z pomiotami tutaj? Niedługo one też iść do twierdza czuwania. Matka chcieć zniszczyć twierdza, gruzy, ruiny. Mroczny pomiot ma rację. Nie możemy zostawić sobie za plecami drugiej armii. Konstabl mówi, że miasto przepadło. Zniszczmy je więc. Niech spłonie razem z pomiotami. O Boże. Spalić mnie. Dlaczego mi to robisz, gro? Nie zrezygnuję z obrony Amarantu. Niech tak będzie spalić miasto. Chcesz zniszczyć miasto, które stoi tu od pokoleń? Bez Amarantu cały handel w kraju legnie w gruzach. O kurde. Ktoś musi podejmować trudne decyzje dla dobra ogółu. Taki jest świat. No to chociaż Nataniel rozumie. Jeśli zginie przez nas choć jedna niewinna osoba... Kurde. A twierdza co z tymi, którzy tam zginą, ale musimy to zrobić. Masz rację, Ortymy, kogoś nie dam. Proszę cię, nie złość się. Dobra, spróbuję, ale... Kurde, przecież tam też... decyzje. Kurde, nie znam, co się podzieje. No nie, no kurde. A teraz dlaczego mi to robisz? Komendantko, nie możemy uratować Amarantu. Pomioty zdobyły miasto, ale twierdzę da się ocalić. Kurde. Jeśli zniszczymy to miasto, nie jesteśmy lepsi od pomiotów. Komendantka ma rację.
Musimy spróbować. Ten ma rację i ten ma rację. Jak pożar szaleje po tych ulicach, ale chyba nie mamy wyboru. Kurde. A co jeśli możemy jeszcze kogoś uratować, choćby jedną osobę? To tchórzostwo, spodziewałam się po tobie czegoś więcej. Może raz się nie ma... No nie, no kurde. Na to trzeba będzie cudu. Dobrze, komendantko. Minus kurde 100 serduszek nie, będziesz mieć. Nie, jeśli wy zostać, matka dostać to co chce. Ty, walcz po naszej stronie, a okaże ci litość, związać to coś. Mam informacje, które mogą się nam przydać. Ja pójść, zrobić co mówi szara strażniczka. No to idź tam, dymaj do twierdzy. Pomioty nigdy nie atakują w tak zorganizowany sposób. Coś musi nimi dowodzić. Ktoś. Jeśli pozbędziemy ktoś, się znaczy dowódców się. Mrocznych pomiotów, będziemy mieli czas, by poszukać niedobitków. Powodzenia. I niechaj stwórca... Kurde. Pewnie będę żałować swojej decyzji. A tak na Amarant. A ty będziesz ze mną chodził? Tobie? Nie no, wszyscy się mniej więcej trochę, po trochę zgadzają. Po trochę. No bo tak po trochę, no ten 3, ten 2, ten 3. No dobra, lećmy szybko może. A kurde. Oś brzydolu. On z nami goni. On jest jako piąte wozu u kołu. Hehe. Piąte. Jakoś tak się mówi. No nie no, ratujmy tych ludzi faktycznie może. Twierdzy są ludzie od moi nasi. Jakie to brzydkie Boże drogi. Dobra. Macie się? Coś tam? Ojejku. Dobra, Anders miał jakiś... Ma jakiś awans. Co ty tu masz? Dobra, obojętnie co. Co ty jeszcze tu masz? Uczniństwo masz na maksa, więc spoko. Co ty masz fajnego? Mam dwie bronie. Do czego? 50 zręczności łoboś. Dobra, na razie to tak pyszczy. Gdzie ty jesteś? Mniejsza z tym. No kurde, weź bij kogoś. No come on. Jakiegoś... Tak, on być mój. Chodź tu, cwaniaku. Dobra. Tam się zajęli tą resztą. Gdzie idziesz? Stój. A co się tu dzieje? Wow, po prostu. Chyba zwiecha jakaś. Dobra, będziemy tak bić do jutra. Ale nie, poważnie, co jest? Ale nie, no poważnie, oni się zwiesili. Kurde mać, no. Wow, po prostu. Coś mi się zdaje, że będę musiała wczytać. No bo myślę, możemy ich tak klepać godzinami. No nie, no co jest do kurdy? Wow. Żadnych obrażeń.
nie robimy. Stoją jak te dwa debile. Dobra, tu był gdzieś ten zapis. No kurde, no. Masakra to jest jakaś. Zapomniałam ten. To ja komu dałam? Pewnie źle, co innego dałam. Zręczność. Aha, temu dałam. Czekajcie, wstecz. Nie, czekajcie. Aha, to nie to. Aha, jeszcze jakiś punkcik jest. Tu, ale to tak. Dobra. A dwa miał. Dobra. Dwa miał. Miał, kurde. Mam nadzieję, że zaś te mi się nie zwieszą, te kościotrupy tutaj. A tak to nie fajnie to będzie. Tak bardzo niefajnie to było. Gdzie idziesz? Wróć! No i co, załatwiliście się? Kurde mać! Już? Dobra, spoko. Myślałam, że zaś będzie, kurde, taka biocha. Że te kości staną dęba i będzie trzeba zaś czytać. Dobra. Chodźmy dalej patrzeć na miasto. Worek. Tarcza klanowa. Wow, łogra mają. Mieli. Dajcie sobie ładnie radę, chłopy. Chłopy, baby. Dobra, lecimy dalej. No i co, jeszcze coś? Nie. Dobra, teraz na dół. Kółeczko. Mam nadzieję, że tam twierdzę, co sobie jakoś dają radę. I co, wszyscy już? Długi łuk i... pieniążki. Pieniążki. Dobra. To nam się dziennik zaktualizował. Mrocznych. Uratuj Amarat. Znaleźć wieloca, lecz ani śladu generałów. O, straży, do straży mam ten. Dowódca straży będzie. Gdzie jest ten dowódca? Był tu gdzieś z nami. Mignął mi takie coś żółtego. Ej, panie! Gdzieś pan, kurde, poszedł. Był z nami, był tu gdzieś. Mignął mi dowódca. O, jest tu. Dobra. O, jest. Komendantko straży, doniesiono nam, że do miasta zbliża się kolejna fala mrocznych pomiotów. Dotrą tu w ciągu jednego dnia. W takim razie musimy się przygotować. Co proponujesz? Zniszczę je własnoręcznie. Co proponujesz? Większość z tych, którzy przeżyli, schroniła się w świątyni. Straż miejska dowodzi stamtąd obroną miasta. Możesz tam odpocząć i odnowić zapasy. Ja i moi ludzie poszukamy niedobitków. Ale to tak, kurde... Sobie tu w Amarancie siedzimy, a tam naszą twierdzę pewnie biją. Coś mi się tak zdaje. To już koniec, to był odpoczynek. Wszyscy żeśmy spali na jednym łóżku. Ale jak to? No dobrze. Nie żebym narzekała.
Nie, narzekam. Za ciasno było. Komendantko, szybko! Pomioty cały czas przedostają się do środka! Czy bramy nie są zamknięte? Skąd się przedostają? Uspokój się i wyjaśnij, o co chodzi. Czy bramy nie są zamknięte? Co tam bramy? Pomioty wychodzą z karczmy! Oh shit, stay tej. Co one tam robią? Ruszamy do karczmy, ty zostań tutaj. Pewnie zamówiły tam sobie pokój. Nie, one tam przez tą kryjówkę pewnie wchodzą tam. Niech ci stwórca błogosławi, komendantko! Dobra, do karczmy lecimy. Ale nie, one tam przejście było, to poza miastem. To one tam są. One tim są. Tamtędy sobie wchodzą. A dzień dobry, jak pada deszcz. I pomiotami też napadało coś chyba. No. Chodź tu. Snajper. Chodź, po buźce swojej dostaniesz. Kurlok, snajper. Ej, co wy? Nie jestem jeszcze gotowa. Co wy robicie? Halo? Czemu wy leżycie? Anders? Przecież spaliście przed chwilą. Co wam chodzi? Jejku. Masakra z wami. Spali wam się zachciało? Dobra. Dzięki, że sama jestem. Jezu, ile ja mam ich tam wybić? Tych brzydkich... brzydoctw. Masakra to jest jakaś... Wow, po prostu. Wow, po prostu! To jest jakaś... masakra. Ile was jeszcze tu przyjdzie? Dobra, pauza. Pauza, ludzie. Pauza, co tu się kurde odwala. Dobra. Jademy dalej, kurde. Nie wiem, może mam faktycznie do tej karczmy wejść, a nie bawić się z biciem tych... Nie można... Jak nie można? No co jest? No ja mam sama takie brzydactwa pokonać wszystkie... Proszę, one się... Szkoda, że nie ma jakiejś ten... czegoś do wskrzeszenia, żeby ich wskrzesić. Super po prostu, zajebiście to jest. Popatrzę z góry, czy one dochodzą. Ehe, dochodzą. Dalej jest ich 5. Mi się wydaje, że one tak wchodzą. Dobra, może faktycznie bije ich. Ile jeszcze tam ich wyjdzie? Dobra, może nie będzie to ostatni odcinek, ale już tak blisko końca niż dalej, no nie? Boże... Dobra, jeszcze 2 brzydoctwa. Bydle. No bydle. Brzydkie to są, kurde mać. Takie brzydoctwa, że to się w głowie nie mieści. No już, koniec, kończ swoje. Uch, cicha, spokój od tych brzydactw. Dobra, chyba wszystko. Tych brzydkich brzydactw. Pamiętajcie milion razy. A naprawdę brzydkie to jest. Nie wiem, kto to wymyślił.
Dzieci miały kasę, no to bogate są. Trzeba będzie ich wyleczyć z ran. Dobra, wstawajcie wy, kurde. Nie ma leżenia. Nie czuję się za dobrze. No, ciekawe. Aha, tu żebym patrzyła, nie chcę tego nic z tego. Dobra, zapiszę sobie, bo to była mordęga lekka. Anders. Zwykły ten... mniejszy zestaw wystarczy wam wszystkim. Bo tylko macie jedną ranę. Uraz czegoś. Dobra, zobaczymy. One faktycznie, jak mi się wydaje, że wychodzą stamtąd. Tego tam, gdzie ci przemytnicy byli. O, zaś jakiś generał wyznawców. Dobra, ja się nim zajmę. No gdzie idziesz? Chodź, tu. Nie, to chciałam, tylko chciałam to bardziej. Tak mi się wydawało, że ten skill jest, żeby sobie wytrzymałość. Dzięki, że tak... ten. Dobra. Żona trucizna. Pała wiara. Taki średniowe to. Tak, zrobię. Odłamek metalu nosiła. Dobra, tu raczej nie stąd. To było tam na końcu. Tej karczmy. Zapiszę sobie w razie W. No właśnie, stąd to było gdzieś. I faktycznie się wydostają tymi tunelami. No tu było to przejście, tak jest. Jak tam? A, zakryła się nam mapa, co? Nie ma już. Pomimo, żeśmy tu byli, to jest ten. No dzięki. No dzięki, ja już weszłam w tą pułapkę. Ale pułapka! Pułapka tu jest. Dobra. Następny generał. A rzekomo ci generałowie mieli iść tam na naszą twierdzę? A oni tu są? Znaczy, no dwóch było już. Co my tu jeszcze mamy jakiegoś fajnego skilla? Może bym zaczęła je używać w końcu. Dobra, jak na razie wszyscy. Aha, to jest ten kufer, który nie miałam. Nie mogłam otworzyć. Ugiłki, tak jakieś dziadostwo. Robi korzeń. Już, jeszcze? Oś, drogi. No ja to własnoręcznie, kurde, wszystko przerobić. Awans. Awansior. Dobra, może bym sprawdziła, co tam pozostawiali wszyscy, bo mi nie pozwolili.
układ. W ogóle ostatnio tych układów to ja nie używam. A myślałam, że to na tanie. Dobra. Wydmistrza żywiołów. No, coś fajnego. Ander zostanie. Mot flemet? Miotła flemet. Miotła. Nie wygląda jak miotła. Dobra, Anders. Co ty masz za rękawice? Bo mam dla ciebie chyba na odporności. On i tak ma jakieś te rękawice na odporności, więc mam swoją postur do magii, do odporności, do wytrzymałości, do obrażeń duchowych. Obrażeń nie bardzo. Ma lepsze. Dobra, chodźmy. Będziemy tam przy tej chatce za miastem ta była. Zobaczymy, co tam się szykuje. No oczywiście, tu jest następny. Gdzie uciekasz? O kurde! Pancerzony ogr alfa. No. Dali mu. Poważnie, ja tak mało mu zabieram. Prawie, że nic. Stójże. Dobra, ja się zajmę tym. Wow. Dzięki, nie! Halo, ktoś mnie uratuje. Halo, komendantkę wam biją. Ała. Dobra, puścił. Chodź tu. Został Nataniela. Jadosławie. Dobra. Ucka i jedziemy. No. No weź, że zostaw go. A co, ty nie trafiasz? Spoko. O kurde, żeś go staranował. Biedoka naszego. No, dzięki. Dobra. Masakra, że mam pancerzone są. Aha, to był ostatni ich na ten. Takie natarcie, atak. Lekka. Jakoś przeżyjecie. Nie wiem, jak tam u mnie, tam w tej twierdzy, co się tam dzieje. Komendantko, mroczne pomioty ruszyły do odwrotu. No, my też musimy spadać. Co stwierdzą, a co z tymi, którzy ocaleli, ale matka wciąż żyje. I dobrze, miejmy nadzieję, że nie wrócą. Nie wiemy wiele. No właśnie. Ale to, co słyszeliśmy, nie brzmi dobrze. No dajesz, powiedz, co się tam dzieje. Architekta powiedział nam, gdzie znajduje się leże matki. Co się tak czepiesz, ty? Musimy ruszać za nią. Co z architektem? Czy to możliwe, żeby ten posłaniec kłamał? No? Nie sądzę. Zdaje się niezwykle skory do pomocy. A nasi zwiadowcy donoszą, że większość pomiotów ucieka w tamtym kierunku. Nie będzie trudno pójść ich śladem. Zanieśmy więc wojnę do leż matki. Wruszę wkrótce. Komendantko, co mamy zrobić z posłańcem? No rób co uważasz, ja tam mnie to obojętnie, czy nie wiem, nie mam pojęcia właśnie. Wedle rozkazu. Stwórca z tobą, komendantko. Anders, co ty na to? Ostatnia nadzieja Amarantu. Tak, zrobię. Aha, to jest ten generał. Wycelowanie do właśnie na ogień, do sił zaklęcia, do obrażeń od zimna. Ale czemu ten golem nie ma nic? Boże, golem. Nie golem, tylko... Nie wiem, co by to pakować, w co. To ja mam pakować.
Komendant straży osiągnięcie. A ty Anders, co ty tam masz fajnego? Co ty masz tu potrzeba ci? Magii 61, czekaj, a nie mam, nie da się ten? Tak, to bym ci dała to. Juhu, udało się, przepędzili! Przepędzili tych brzydkich pomiotów. Ura, przeżyjemy. Cieszcie się, bo ja nie wiem, co tam z naszymi. Nigdy nie zapomnimy o twojej odwadze. Podziękujcie Andersowi, hehe. Co cię nam zesłał, komendantko? Oko. Jakie w ogóle, co się tam z dziennikiem zrobiło? Plan matki. Zabij matkę, tak? Twierdzę czuwania, co tam? Aha, te golemy. Nie wiem, gdzie ten... uratuj ładunek z wraku. Dobra, mniejsza. Mamy coś? Co nam się... Rafa... Co? Anselma. Co to kurde jest? Dlaczego ja nie mogę się nigdzie udać? Jest, teraz się pokazało. No i tak musimy tylko do jednej tej lokacji udać się. Nigdzie indziej nie możemy już. Oh shit, twierdza cubania czaszkę ma. Masakra. A ty co dalej tak stoisz z takim... Zwiesiła mi się postać, widzicie? Okej, skończymy sobie ten odcinek. Następny, nie wiem, chyba będzie ostatni, chyba. Chyba. Pewności nie mam. Przekonamy się wkrótce. Wy na pewno wiecie. Ja jeszcze nie. I zobaczymy, jak to się skończy. Obawiam się, że chyba straciliśmy... Tak to wygląda z tego, co widzę. Twierdza czuwania ma czaszkę, więc prawdopodobnie jeśli wybralibyśmy właśnie twierdzę czuwania, to na Amarancie byłaby czaszka, odwrotnie. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach. Byłoby mi bardzo miło i bardzo by mi to również pomogło. Nawet nie zdajecie sobie z tego sprawy, jakby to pomogło mi. A my słyszymy się, nie wiem, czy w ostatnim już tym odcinku z Dragon Age'a. No zobaczymy. No, tak jak mówię, słyszymy się w kolejnym odcinku z Dragon Age'a. Początek, przebudzenie. Dzięki, cześć.